wtorek, 5 października. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam hasłami biblijnymi z książeczki z Biblią na co dzień. W księdze proroka Jeremiasza, w 31 rozdziale, 34 wierszu czytamy: odpuszczę ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. A w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich: o Jezusie to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Kto z nas nigdy nie słyszał, nie powiedział, nie pomyślał: ja Ci tego nie daruję, ja Ci tego nie wybaczę? Jak to jest z tym wybaczaniem? Odpuszczę ich winę. Bóg nam odpuszcza. My, mam wrażenie, nie jesteśmy już tacy chętni do odpuszczania innym. Czasem zranienie, poturbowanie, krzywda, której doznajemy, jest taka duża, że nie potrafimy przebaczyć. Czasem czujemy, że my zrobiliśmy coś tak złego, coś tak strasznego, że nie zasługujemy na przebaczenie. Czasem wydaje nam się, że zrobiliśmy coś nieznaczącego, a ktoś nie chce nam tego wybaczyć. Różnie z tym naszym ludzkim przebaczaniem jest. Nie zawsze mamy na nie wpływ. Natomiast to dzisiejsze słowo przypomina nam, że wszyscy potrzebujemy przebaczenia i wszyscy to przebaczenie z łaski, darmo, od Boga otrzymujemy. Odpuszczę ich winę, a ich grzechu nie wspomnę, mówi Pan. Czy On mówi: odpuszczę Twoją winę i Twojego grzechu nie wspomnę? Mówi do mnie: odpuszczę Ci Twoją winę. Czyli ja wiem, że moja wina jest mi odpuszczona i mój grzech nie będzie wspomniany. Jest to uwalniające. Powoduje radość, ale też zachęca nas wszystkich do tego, żebyśmy w imię chrześcijańskiej miłości, w imię naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa, także odpuszczali innym. Żeby z naszych ust nigdy nie padło to: ja Ci nie daruję, ja Ci nie wybaczę, ja Ci tego nie popuszczę. Chociaż czasami obiektywnie wydaje nam się, że ktoś zasługuje na takie słowa, że krzywda, którą nam wyrządził, jest tak duża, że nie da się jej przebaczyć. Te właśnie myśli kładzie nam na serce dzisiejsze słowo. Przebaczenie, którego my dostępujemy w Chrystusie, odpuszczenie grzechów, które mamy przez Jego imię, i nasze zadanie w tym względzie, przebaczania i odpuszczania innym. Nie jest to łatwe, jest to wymagające, czasem wydaje się wręcz niemożliwe. Dlatego jeżeli ktoś ma taki problem, jeżeli masz w swoim życiu takie sytuacje, takie rzeczy, wspomnienia, które powodują, że wydaje ci się, że nie jesteś w stanie przebaczyć, powiesz to Bogu w modlitwie. Zwróć się do Niego. Nie raz, nie dwa, może nie trzy, ale usilną modlitwą, pracą nad sobą, refleksją, staraj się otwierać na Boże działanie i pozwalaj się Jemu zmieniać. Żebyśmy mogli okazywać przebaczenie, dawać to przebaczenie dalej, kiedy sami je doznaliśmy. Bo wszyscy na nie zasługujemy. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem Bożej łaski jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Boża łaska, Boże przebaczenie to jest coś, czego codziennie doznajemy, jeżeli żałujemy za nasze grzechy. Jeżeli mamy ich świadomość, jeżeli chcemy naśladować Chrystusa, trwać w relacji z Nim i trwać w relacji z drugim człowiekiem. O przebaczeniu mówił Bóg poprzez proroka Jeremiasza. O przebaczeniu czytamy w Dziejach Apostolskich. Świadczą też prorocy: przebaczeniu, którego dostępujemy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I tego dostępowania przebaczenia Wam, drodzy, życzę. Świadomości, że jesteście w Bożych rękach, świadomości, że Bóg Wam zawsze przebaczy, jeżeli żałujecie, przepraszacie, pokutujecie. Jeżeli my to robimy, bo dotyka to wszystkich nas, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy potrzebujemy przebaczenia i wszyscy mamy to przebaczenie okazywać. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci
że w Jezusie Chrystusie zmiłowałeś się nad nami wszystkimi, że w Jezusie Chrystusie przebaczasz nam nasz grzech, że dajesz nam swoją łaskę, usprawiedliwienie i zbawienie. Prosimy Cię, dopomagaj nam przebaczać. Otwieraj nasze serce na drugiego człowieka. Wlewaj w nasze serca Twój pokój, żebyśmy byli w stanie wybaczać krzywdę, wybaczać zranienia, wybaczać zło, którego doświadczamy ze strony innych ludzi, ale przede wszystkim, żebyśmy sami tego nie wyrządzali, żebyśmy nie musieli tak często prosić o przebaczenie innych. O to Cię prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyś działał w naszym życiu Twoim Duchem Świętym. Amen. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.